Ciężka choroba, niewyleczalna, jak rak. Każdy z nas, kto idzie w kierunku trzeźwości, rodzi się na nowo. To, czego jestem uzależniony, zabija. I zabije mnie. Jeśli wrócę do tego. Człowiek dopiero jakby docenia wartość życia, jak trafi na samo dno, jak się przestraszy sam siebie, jak sam do siebie już nie ma zaufania. Jak widzi w małych rzeczach piękno tego świata, jak widzi, ile stracił. Trafiają do nas osoby z całej Polski na detoks. To jest fizyczne takie otrucie organizmu. Ten okres na detoksie psychicznie nie był taki dla mnie uporczywy, fizycznie, w szczególności fizycznie. Dopiero po paru miesiącach dopiero zaczynają jakby uczucia powracać do człowieka, to wtedy zaczyna boleć, nie? Najgorszy jest ten ból, to wycieńczenie fizyczne na początku. Te osoby dużo leżą, śpią, są pod zamknięciem, w takim odosobnieniu. I to trwa 2 tygodnie. Coraz więcej ludzi jest uzależnionych, nawet nie wie o tym, że są uzależnieni, a już są uzależnieni. Tak jak ja byłem uzależniony, ja się uzależniłem od można powiedzieć, pierwszego razu. To jest taka toksyczna miłość. I tak 20 lat minęło, gdzie tak naprawdę 80% czasu w uzależnieniu to... To było piekło emocjonalne. A teraz muszę się nauczyć na nowo rozmawiać z ludźmi. No wszystkiego od nowa się uczy. Jestem tak jak dziecko teraz. Społeczność! Słuchajcie, zaczynamy społeczność. Mamy 3 przyjęcia. Proszę, przedstaw się, powiedz skąd jesteś, ile masz lat. Mam 23 lata, to jest moja trzecia próba, z czego 22 detoksy. No, już od 2 lat próbuję wyjść z tego, ale nieskutecznie. Robię to wyłącznie dla siebie, bo zaczyna mnie to przerastać. Nie daję sobie rady, za każdym razem jest coraz gorzej po następnym ciągu. Dlaczego zechciałeś podjąć próbę leczenia? Co takiego się zadziało, co wpłynęło na to, że jednak zdecydowałeś się na przyjście do ośrodka? Takie najbardziej, co mnie wstrząsnęło, to odrzucenie już od rodziny, od znajomych, od rówieśników. Już zostałem sam, zacząłem się coraz bardziej staczać. Byłem wyrzucany z domu. Jestem przyjmowany i tak w kółko to krąży i po prostu już nie daje rady. Z uwagi na to, że jesteś moim podopiecznym, będziesz w terapii ze mną, przeze mnie prowadzony, to ja proponuję, żeby twoim opiekunem był Marcin. Marek Kotański kiedyś powiedział, że tylko mistrzowie świata wychodzą z narkomanii i miał 100% rację, bo żeby wyjść z narkomanii trzeba być naprawdę mistrzem świata. Jest się narkomanem do końca życia, całe życie przed nami, całe życie zmagań, jakieś odmawiania sobie, nieprzekraczania granic. I powiedział mi taki jeden absolwent, że z tych osób, z którymi wszystkimi się leczyłem, może 2 będą trzeźwe. I powiedział mi, zrób wszystko tak, żebyś ty był jedną z tych 2 osób. Ona się kończyła na tym, tak? To jeszcze troszeczkę. Ściągnąłem tego swojego dna, swojej destrukcji całkowitej i dopiero wtedy byłem gotowy na leczenie, bo mówiłem sobie wiele razy, że nie będę brał.
I moim dnem nie było, że jakoś, nie wiem, włóczyłem się po dworcach, spałem gdzieś indziej, ale... Ale moje dno to było, to jest moje. To jest moje dno, którego ja sięgnąłem i które wiem, że nie chcę więcej w tym stanie być, w którym byłem. I dlatego jestem tutaj. Dlatego walczę, bo nie chcę z powrotem do tego wszystkiego wrócić. Moja historia, można powiedzieć, że zaczęła się już dawno, dawno, dawno temu. Mam ogólnie 33 lata i w wieku 17 lat wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Byłem rzucany tak trochę z miejsca na miejsce, sam się dużo przeprowadzałem, więc odnalazłem narkotyki. No, zaczęło się gdzieś w pracy, poznałem kokainę pierwszy raz. Później zaczęło się tak jakoś weekendować panie, jeżdżenie na dyskoteki, zaczęły się jakieś tabletki ekstazy. I jakoś to wszystko niby wydawało się, że jest kontrolowane. No i popadłem w straszną destrukcję. Już nie mogłem funkcjonować normalnie. Ciężko mi było wstać z łóżka, bez palenia. Cześć Marcin. Siemano, co tam słychać? Przyjdziesz, bo zaraz będzie moja społeczność, trochę się denerwuje, wiesz? Chciałam po prostu pogadać z tobą chwilę przed tą społecznością. Ja miałem niesamowite pieniądze. Ja zarabiałem po 1500 dolarów tygodniowo. Nasz mój niby idealny taki świat, który miałem, była piękna żona, super samochód, piękne mieszkanie. To wszystko było tylko taka otoczka, która... To była otoczka, to była taka maska, że jest świetnie wszystko, a w środku emocje, które mnie tak naprawdę zabijały, były tłumione. I przez to zacząłem brać. Marcin, a kto wychodzi jutro? A jutro kończy Martin, Marek, Seba i Piotrek. Czterysz? Tak, czwóreczka. Nie. Cztery mamy. Karolina kończy w listopadzie z Tomkiem. I coś tam jeszcze. Ten dom jest dla mnie bardzo ważny. Tutaj jestem już prawie 6 miesięcy. W grudniu kończę terapię, no i myślę, że będzie wszystko dobrze. Tam będzie to gratulacje? Kończą jutro 4 osoby. Leczenie pod naprawdę bardzo ciężkiej terapii. Z czego 3 są mi naprawdę bardzo bliskie. Mamy tam jakieś plany po zakończeniu, jak ja stąd wyjdę, jak oni wyjdą i będziemy trzymać się razem. No ja wiem. No widzisz, ja też jestem szczęśliwy, bo ja tak samo odkąd tutaj jestem, to oni są i wiesz. I jakoś nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj nie było, jak oni kończą. Najlepsze pudełko to jest tak, wiesz, jest pudełko na rodzinę. O nie. Dobra. Co? Społeczność! Poczułam taki żal, smutek i taką ogromną tęsknotę. Za nią właściwie... To było okrutne. Płakałam w ogóle w pociągu, patrząc na nią w oczy. Moja mama mówiła mi przez okno, żebym nie płakała. Gdzieś mam też poczucie, że dużo krzywdy jej zrobiłam i jakoś takie to uczucia we mnie weszły, że miałam ochotę wyjść z tego pociągu i właściwie to zostać. Później sobie przypomniałam, że to przecież też nie jest długotrwałe, bo pewnie i tak bym poszła grzać po pewnym czasie, bo przecież bym mnie z czymś zdenerwowała i tak. Jeszcze dostałam od niej później SMS-a o treści kocham cię i to takie przykre było dość. Znaczy przykre, z jednej strony takie szczęśliwe, nie? Tylko, że ten moment to jest taki kluczowy u mnie, bo ja muszę w końcu wydorośleć i brać za siebie odpowiedzialność, a jeszcze czuję się taką małą dziewczynką, mam wrażenie, w środku. Tak, ale wiem, że to jest kluczowe w mojej terapii, żeby w końcu oddzielić w jakiś sposób tą pępowinę i zacząć żyć normalnie, ale to jest cholernie trudne, tak na cześć, bo to przeżywa. Ja mam wrażenie, że ty wiesz, na co ty chorujesz i że ty wiesz, że jesteś uzależniona, że ty doskonale wiesz, co cię czeka w tym domu. Ty sobie ten dom obejrzałaś z każdej możliwej strony tutaj, będąc w terapii. I naprawdę nie wiem, co takiego się podziało w drodze tam, co takiego było w twojej głowie, ale myślę, że przede wszystkim ta przepustka pokazuje to, jak ty się niesamowicie potrafisz sama napędzić. Naprawdę. I nie daj się po prostu, wiesz, podejść swojej chorobie, że tam będzie fajnie, że sobie poradzisz. Nie, nie będzie tak po prostu, bo szybko wrócisz w stare schematy i do starego. I takie jest moje zdanie. Po narkotyki pierwszy raz sięgłem gdzieś w wieku 13-14 lat. To były pierwsze tabletki ekstazy, amfetamina, marihuana. Bardzo szybko zaczęłam eksperymentować z każdymi możliwymi środkami. Na początku się bierze, bo się chce brać, a później się bierze, bo się musi i tak to wygląda. Skoczyłam z 5. piętra z wieżowca, próbując się zabić. Wtedy już dotarło do mnie, że mam ogromny problem z tym. Odkąd jestem w terapii i jestem trzeźwą osobą, chcę żyć. Ja dostrzegam
pewne aspekty życia, które mnie przyciągają, które powodują, że staję się szczęśliwa, że właściwie mogę to osiągać poprzez, dajmy na to, bieganie. Mogę osiągnąć ten sam efekt, który dostawałam właściwie pod wpływem narkotyków. Że ludzie, którzy mnie otaczają, dają mi tyle szczęścia, że właściwie to cieszy mnie każdy widok zielonego liścia na drzewach. I tak to właśnie wygląda, gdy jest się osobą trzeźwą. Mam taką ksywę terapeutka właściwie, nie? Trochę się z tego śmieję, ale to jest takie dość mocno budujące, nie? Że ludzie dostrzegają we mnie ten kawałek, który może kiedyś pomagać innym. I myślę o tym, ale to jest długi proces. Dużo o ojcu mówisz, a o twojej mamie właściwie to nic, nie? No i co moja mama, no? Moja mama była taką zimną kobietą, nie okazywała uczuć i nie potrafiła mówić, że kocha, tylko wymagała i wszystkie jakoś egzekwowała od nas wszystko krzykiem. No prosta rodzina, zwykła moja mama po podstawówce. Ale nie mogę zarzucić, że się nie starali. Usłyszałaś kiedyś od niej, że cię kocha? No właśnie, bardzo miała, że ciężko okazywać uczucia i tak naprawdę dopiero na łożu śmierci powiedziała mi, że mnie kocha. Lepiej późno niż wcale. W 3 miesiące musiałam się wszystkiego nauczyć w domu, gotować. Miałam 17 lat, jak zmarłam. Całe obowiązki na wszystkie obowiązki w wychowaniu rodzeństwa. Oni mieli po 7 lat wtedy. Z jednej strony to dobrze, bo jesteś zaradna teraz, nie? Pomimo twojego uzależnienia to i tak dobrze funkcjonujesz. No. A ty masz rodzeństwo? Nie masz, nie? Jesteś jedyneczką. No niestety nie, dlatego się tu czuję trochę jak, wiesz, jak w domu. Znaczy jakbym miała tą rodzinę, nie? Zawsze chciałam mieć tak dużą, liczną rodzinę, jednak nie mam. Założysz swoją. Tak. Chyba ze sobą. Nie, to nie dobrze. Tam mi od królików dzisiaj zgłaszał ten właśnie ten, co tam robi. Oni tam, kurwa, w nocy tam był list, poprzecinał wszystkie, poprzegryzali tam wszystkie te pojemniki. Chciał się do królików dostać, nie? No. No i oni problem mają z tym, nie zgłaszają tego, nie wiem dlaczego, nie? Wyniesie wszystko, wie pan jak lis atakuje, no. Nie? Zagryzie na wszystko razie, i fajnie. Na razie, jedno nieco to trzeba to dość szczelnie zamykać, no bo co tam więcej. I tu też podchodzi lis do nas, do klatki i w ogóle tak ja bym miał wściekliznę, nie? No. Bartek, możemy cię prosić, żebyś zeszedł z komputera? Ja co tam? Żeby napisać pismo do sądu poprawić. Tak, dobrze. Dziękuję. Już tak niechętnie. Chyba ty. Twoje obowiązki prezesa wykonasz później. No, ja ci pomogę nawet, wiesz, bo to jest nie jemy na prezesie panu. No wiemy. Ograniczono mi prawo. Przeze mnie terapię wychowuj, nie? Ograniczono mi prawa rodzicielskie. No. Mi prawa, to masz. Rodzicielskie, dopisz. Do córki. Prawa rodzicielskie do córki. Tam, gdzie chcę zmienić swoje życie, no i tam coś mu napisać od siebie. Bardzo żałuję. No. Aha, refleksje. Tak, bardzo żałuję. Bardzo żałuję. Że doprowadziłam do odebrania mi dziecka. Może być, nie? Mhm. Dziękuję. To będzie dobre. To jest fajne ujęcie i to będzie tuż po tym. Tuż po tym. Będzie ten dźwięk. Chciałbym robić filmy. Jestem bardzo zainteresowany tym tematem. Mam jakąś tam wrodzoną kreatywność, inteligencję i bardzo lubiłem przez 12 ostatnich lat na YouTube'a wrzucać wszelkie możliwe filmiki. Montowałem dużo z różnych gier wideo i bardzo się w tym spełniałem. Były w to zamieszane narkotyki i właśnie tu jest taki problem, że jeżeli bym do tego wrócił, to pojawiłyby się na pewno jakieś tam wyzwalacze. Dlatego jeżeli miałbym podejść do tego tematu na poważnie, na pewno chciałbym skończyć studia i robić profesjonalne rzeczy, a nie takie, którymi zajmowałem się wcześniej, czyli po prostu głupoty z nudów. Każdego dnia, jak wstaję rano o 6,
30 lub wcześniej, to zależy od dnia. Czuję się zwycięzcą, bo ja tu jestem po to, żeby właśnie sobie już nie odpuszczać, żeby dać z siebie wszystko i każdego dnia na 100% ten dzień przeżyć. Ja wiem, po co tu jestem. Jestem tutaj po to, żeby być w stanie założyć prawdziwą, normalną, zdrową rodzinę i mieć normalny kontakt ze swoimi dziećmi, o które będę się na pewno starał w przyszłości i nie chcę być patologicznym ojcem. Jestem tutaj po to, żeby zmienić wszystkie narkomańskie zachowania. Czuję się jak najbardziej zwycięzcą. W momencie, kiedy młody człowiek sięgnie po narkotyki i całe jego życie dotychczas nie dawało mu żadnej satysfakcji, jest osobą wrażliwą i te narkotyki dadzą mu zupełnie inny pogląd na rzeczy, dają mu ten optymizm, ten brak depresji, jakąś tam radość wewnętrzną, jakieś tam spełnienie, to jest ta iluzja. Ludzie chcą brać narkotyki, ponieważ nie chcą już tego bagna naokoło. Tylko że to jest bardzo niebezpieczne, bo w momencie, kiedy ta granica zostanie przekroczona, nie ma odwrotu. I jedną możliwością jest leczenie, jest terapia. Marcin, zabrałeś mi szmatkę, nie zabrałeś. Nie, jest z tyłu. Narkomani po prostu mają coś takiego w sobie, że nie przyjmują w ogóle do wiadomości często na samym początku informacji zwrotnych, bo myślą, że wszystko jest w porządku, że wcale się tak nie zachowują, ale od tego właśnie są te społeczności, żeby pokazać ludziom, gdzie mają, w jakich obszarach się pozmieniać i to jest cała terapia. No to dzwoń. Dobra. Obiad! Zapraszamy na obiad! Ten dom tutaj w Monarze jest trochę jak narkotyk dla ludzi, którzy poszukują prawdy o sobie. Zmiana! Nie! Jest to naprawdę piękne miejsce i wewnątrz kipiące radością, walką z narkomanią. To jest najważniejsze w tym, że właśnie my walczymy tak naprawdę z zachowaniami narkomańskimi. I z zewnątrz mamy przepiękne widoki. Co roku są organizowane tutaj takie duże rocznice, biegi. Przyjedziemy na rocznicę, dostaniemy dyplomy. Nie? Chcielibyśmy wszystkich was uroczyście tutaj powitać. Całą kadrę absolwentów, neofitów. Monar Luta, Monar Dębowiec, Monar Gracze, Monar Zbicko. Dzień dobry. Gwan, witamy. To jest pałac należący kiedyś do Kirchmajerów. Wybudowany został przez Wincentego Kirchmajera w 1829 roku. Bankructwo Kirchmajerów zmusiło ich do sprzedaży dóbr. Wielokrotnie zmieniali się właściciele tego pałacu. W latach 30. XX wieku przejęły go siostry zakonne, tworząc tu sierociniec i szpital dziecięcy. Obecnie od 1992 roku jest to dom Stowarzyszenia Monar, w którym zespół terapeutów pomógł wielu osobom. W tym jesteśmy my. Dziękujemy. A ile jest świnek naliczyłaś? Cztery są? Nawet nie widziałam. Nie, żebym się tam bał. Biegania w ogóle. Yes. To może być samobój chyba. Ja bardzo dużo brałem. I nigdy sobie nie wyobrażałem, że ja pójdę się leczyć, bo ja cały czas uważałem, że jestem zdrowy. Byłem 6 lat na ciągu heroinowym, brałem takie ilości narkotyków, że no bardzo dużo. Ale jak przyjechałem do ośrodka i zobaczyłem, jaki to jest klimat, jakie to jest życie, że można mówić ludziom to, co się myśli, to, co czujesz i na nowo przeżywać wszystko bez żadnych podpórek takich chemicznych, bardzo mi się to podobało. Nie, no co ty, duch jest. Jest. Poszedłem do szkoły, skończyłem liceum, skończyłem studia. No i udało się, że zacząłem pracować, że zacząłem się szkolić, dużo czytać, poznawać innych ludzi. No i tak się znalazłem w tym miejscu, w którym jestem. Niby powinno się, jak w wszystkich szkołach terapii mówią, jest się do końca życia, cały czas jesteś w nawrotach i wszystko to, co się bierze, wszystko to wiem.
No a jakoś, no, może i te nawroty są, ale mi bolesne. Może to się rozchodzi po kościach, że jestem cały czas w ośrodku, jestem z tymi ludźmi, pomagam im. To gdzieś mi nie kumuluje się, tylko ja to na bieżąco gdzieś tam mówię, gdzieś to wyrzucam. Tak jak w filozofii, pomagając innym, pomagasz sobie i to może też to jest takim, taką ładowarką, która ładuje te moje akumulatory. Tu po prostu jest naprawdę magiczne miejsce. Tu po prostu jest magiczne miejsce. Ja próbowałam leczenia w wielu miejscach. Ja 22 lata jestem uzależniona, jestem narkomanką i nigdzie mi się nie udało wyjść z nałogu, tylko tutaj. Ja przechodziłam tutaj ciężkie chwile. Skończyłam 1,5 miesiąca temu leczenie i ja bardzo żałuję, że ja tego wcześniej nie zrobiłam. Ja się leczyłam po detoksach, 22 detoksy, ale nigdy ośrodka. Próbowałam jakiś tam ośrodek, ale nie dało rady. No i przyjechałam tutaj i dopiero tutaj mi pomogli. Także ten ośrodek naprawdę jest wspaniały. I tu dopiero po tylu latach znalazłam to, czego szukałam. Dobrze. Dawaj Maciek, dawaj! Proszę teraz walec i naprzód! Mamy kopkać? Nie. Nie? Super. Fajnie. Mirek? Gratuluję. Farby boję. No, tu mama ma pokoik. Wiesz, na ten mama uspuśpi? Co? Na tym, no. Podoba ci się tu? Będziesz mnie odwiedzać? A wiesz, że mama cię bardzo kocha. Ja też. Też? Co ty robisz? Ja tutaj robię co? Tutaj się spotykamy, pracujemy. Chodzimy na rozmowy, mama sobie wszystko układa, żeby było dobrze, jak wyjdzie. Żeby wszystko zmienić. Dla ciebie. No. Misiu zupełnie spała. Misiu, no Misiu też jest dla ciebie. Warto jest żyć normalnie i wyleczyć się z tego, no po prostu jest warto. Każdego dnia o siebie walczę dalej. Bo to nie jest tak, że się tylko skończy terapię i koniec, tylko trzeba chodzić na grupy, trzeba umieć o siebie dbać, trzeba sobie znaleźć jakąś pasję. Nie zostawiać po prostu tak, że się wychodzi i nic. Trzeba sobie znaleźć jakąś pasję, cokolwiek, co ktoś lubi, czy czytanie, czy pisanie, czy malowanie, czy bieganie. Musi być jakaś pasja. To nie może zostać się tylko na takim etapie, że ja skończyłem i koniec, tyle, nie. To jest praca dalej. To nie kończy się tylko terapii, już się jest zdrowym i już się jest nie narkomanem, no nie. To jest walka dalej każdego dnia.